Witajcie, kochane dzieciaki. Muszę Wam zdradzić pewien sekret, o którym chyba jeszcze nigdy nie mówiłam, że my tutaj w przepięknym królestwie zawsze przed każdym programem modlimy się za Was. Modlimy się za Wasze rodziny, modlimy się za te odcinki, za nasze spotkania, żeby były najpiękniejsze przez miłość, żeby były najpiękniejsze przez obecność Bożą. A dzisiaj na modlitwie muszę Wam coś zdradzić. Wiecie, co się stało? Ja powiedziałam Panu Bogu, że dziękujemy Mu za piękno stworzenia, ale też dziękujemy za to, że stworzył straszne robale. No bo przecież Pan Bóg też stworzył robaki, ale to one nie są takie straszne. Dzisiaj ciocia Jola nam powie o tym, jakie one są pożyteczne. I jak się dzisiaj modliliśmy, to się taka ciekawa rzecz wydarzyła, że ciocia Nadia się bardzo zdziwiła, że ja dziękuję za robaki. Ale myślę, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu wszyscy będziemy umieli powiedzieć Panu Bogu: dziękujemy Ci naprawdę za robaki, bo one robią dobrą robotę. Na przykład, nie wiem czy pamiętacie, że ciocia Jola mówiła nam o tym, że mrówki w lesie to są takie higienistki. Sprzątają wszystko, co tylko tam śmieci, one potrafią posprzątać. A dzisiaj się dowiemy o kolejnych ciekawych, strasznych robalach. Jakie są pożyteczne, co tam dobrego się można od nich nauczyć albo dowiedzieć. Jest ich bardzo dużo. I w dodatku ciocia Malwa spróbuje dzisiaj z nami zrobić te robaki. Jestem bardzo ciekawa, jaką technikę wybierze. Dajcie wszyscy lajka, żeby dołączyła do nas przynajmniej grupa miliona domów. Pędzimy do komnaty plastycznej. Witajcie, kochane dzieciaki. Cześć! Cześć! Dzisiaj przygotowałyśmy z ciocią Malwą kolejny odcinek, który mam nadzieję, że przekona Was do tego, że żyjące na świecie niewielkie żyjątka, owady są szalenie, po pierwsze, kolorowe, ale też przy okazji bardzo ważne w przyrodzie. Ale myślisz, że ja pamiętam tego z dzieciństwa i ja go się bałam jednak. Dlaczego? Nie wiem, bo on tak, ich tak mnóstwo ich było. Oj tak, to jest kowal bez skrzydły i rzeczywiście bardzo lubi towarzystwo różnych innych osobników i dlatego możemy je zobaczyć właśnie w takich wielkich chmarach po prostu. No, jak takich zgromadzeniach po prostu. No. I to dlatego, że kowal bez skrzydły wynajduje sobie takie miejsca, w których spija sok z lipy, z drzewa. Z drzewa. Tak. Super. A popatrz, tu mam jeszcze takie różne te robaki w ogóle. Patrz, ty się nawet zahaczył o tego drugiego. Od którego może zaczniemy? Co tutaj w ogóle my mamy? Ja najbardziej lubię chrabąszcze majowe. Chrabąszcze, czyli te? Czyli tutaj mamy te dwa osobniki. Jeden z nich to jest samiczka, drugi osobnik to samiec. I za chwilę wytłumaczymy Wam, na czym polega ta różnica. No bo w świecie jednak owadów ten dymorfizm płciowy, ja Wam opowiadałam, co to znaczy, to skomplikowane słowo, a więc ta różnica między samczykiem a samicą jest dość niewielka. Mm-hmm. Prawie nie występuje. A tutaj akurat u chrabąszcza owszem. Mm-hmm. U kowala czegoś takiego akurat już nie zobaczymy. Aha, to co, to ja pokażę. Ale u jelonka, zobacz, tutaj mamy takie... To jest w ogóle wspaniałe, tak, coś wielkiego. To jest fantastyczny chrząszcz, zobaczcie, wielki. Jeden z większych w ogóle gatunków, który występuje w naszym kraju. Gatunków chrząszczy oczywiście. Ma około 10 cm, 80-10 cm. No, to ładne. Tak, i on ma tutaj takie specjalnie, śmiesznie wykształcone... Można powiedzieć, możesz, że... Możesz odwrócić właśnie, pokazać. O, czyli te. Tak, tutaj mamy takie przekształcone żuwaczki do rogów, dzięki którym walczą o samice. A, tak, czyli to są takie to miecze. O to chodzi. Tak, no to dobrze. Są takie miecze, dzięki to którym w ogóle walczą. Ten świat jest na przykład fascynujący, mi się wydaje, że po prostu tych świat owadów. A tu mamy jeszcze jednego? Tak, tutaj mamy jeszcze takiego połyskującego, czarnego żuka leśnego. Żuk leśny. Żuk leśny, którego często możemy spotkać na ścieżkach. Tak, ja chodziłam w dzieciństwie na jagody, to go bardzo często widywam. A, no jasne. I ja sobie myślałam, o, tam on idzie w tamtą stronę, może tam będzie dużo jagód. I tak sobie wmawiałam jako dziecko. A, ale muszę ci powiedzieć, że akurat żuk leśny występuje tam, gdzie jest bardzo dużo odchodów zostawionych przez większe zwierzęta. A. Dlatego, że on je zbiera, gromadzi w takie specjalne korytarzyki, labirynty w ziemi. Aha. I później te odchody są pożywieniem dla kolejnych pokoleń, dla larw takiego żuka. A.
No to zacznijmy może od tych chrabąszczy, dobrze? Okay, to może tutaj troszkę taki milszy, to ja pokażę, jak zrobić chrabąszcza. Więc co nam będzie potrzebne? Czarny karton i sobie możemy na nim narysować najpierw takie to ciałko naszego właśnie chrabąszcza. Ja tu wezmę białą kredkę. O, ty też mamy tutaj białą kredkę, to możemy. I tak, zaczniemy sobie rysować może najpierw takie jajko najpierw. Może być takie jajko. Tutaj będzie z tyłu ten taki właśnie, jego taki odwłok dorysujemy tu. Tutaj zrobimy właśnie jego buzię. Oj, coś takiego. I to teraz musimy wyciąć. I teraz wycinamy. Więc to będzie pierwszy nasz chrabąszcz. Czyli on właśnie jest tak, takim owadem. Jest, on jest owadem, tak? To jest owad. Tak, owady to jest w ogóle najliczniejsza, naukowcy szacują, że to jest najliczniejsza grupa zwierząt występujących na całej planecie ziemskiej. Odkryto około chyba szacuje się, że jest 5 milionów gatunków samych owadów, a są jeszcze oczywiście inne. 5 milionów? Tak, a inne niewielkich rozmiarów zwierzęta, które też wywołują różne emocje no to u ludzi. Pan Bóg musiał mieć naprawdę frajdę stwarzając tyle owadów. Tak, jest zdecydowanie więcej, podobno 5 razy więcej niż na przykład ssaków, a i tak te, które zostały opisane przez biologów, przez entomologów, to zaledwie fragment wszystkich gatunków, które naukowcy właśnie szacują, że występują i żyją na planecie. No super, to fajnie, mamy już mamy coś takiego. Teraz rysujemy, bierzemy sobie to nasze wycięte takie ciałko, że tak powiem, tego chrabąszcza. Odrysujemy też tak, bo musimy zrobić skrzydełka, czyli ja odrysuję tylko właśnie takie linie i tu mogę zrobić właśnie takie, o, taki kształt tych skrzydełek i wycinamy te nasze skrzydełka. To będzie taka pierwsza para skrzydeł, które są pokryte takimi delikatnymi włoskami. Jakbyśmy zobaczyli takiego chrabąszcza przelatującego nad nami albo takiego, który leżałby na ziemi, to widzielibyśmy takie pokrywy. One są sztywne, takie chitynowe i pokryte delikatnymi białymi włoskami. I teraz właśnie, jak już to mamy wycięte, to bierzemy sobie bibułkę białą i możemy to samo odrysować, to już możemy czy mazaczkiem, żeby było widać, albo ołówkiem właśnie na bibule i wtedy będziemy mieć te skrzydła. Te drugie, tak? Te to drugie, on którymi lata, czy o co chodzi zarówno w ogóle? Jedne, jak i drugie pozwalają chrabąszczom w przemieszczaniu się w locie. Aha. Natomiast te pierwsze skrzydła pełnią rolę takich skrzydeł pokrywowych, czyli troszeczkę je, można powiedzieć, że osłaniają i chronią. Trzymaj tutaj, możesz sobie teraz odrysować. I, Też odrysować kółeczko od tego brązowego, wiesz? O, tak, i sobie tym możesz ołówkiem odrysować, bo tu będzie. I teraz właśnie możemy wycinać te nasze skrzydełka. Czyli on lata, tak? Tak, zdecydowanie latają chrabąszcze i najczęściej można je właśnie zobaczyć, stąd w nazwie możemy usłyszeć, że to jest chrabąszcz majowy. Majowy. Więc on urządza tak zwane loty w maju i jeszcze na początku czerwca. I to jest ten taki charakterystyczny lot, w którym samiczki z samcami poznają się i później składają jajeczka. Aha. Czyli maj, piękny miesiąc, no nie? No och, tak. Taki właśnie pełen na rozkwit. Właśnie na zakochanie, na stworzenie rodziny, no wspaniały miesiąc. Więc teraz, co dalej? Robimy, teraz możemy sobie przedzielić to naszą białą bibułkę na pół, bo ja tak zrobiłam właśnie, żeby można były, Nie do końca, nawet można tak delikatnie, będzie można je tutaj tylko tak jakoś, albo możemy do końca je tak delikatnie przykleić właśnie, że się tak rozchodzą te skrzydełka i później możemy też te brązowe tak samo trochę nam je rozciąć i tak, żeby widać było, że są one tutaj. Możemy tak zrobić, więc świetnie. Teraz. Czyli już nasze chrabąszcze mają skrzydła. Czyli masz skrzydełka? Tak, szukam jeszcze drugiej pary pokrywowej. Tu.
A nie, tu masz. A te brązowe są tutaj. Tak, okay. I je też tniemy na pół. I ja teraz, uwaga, przyklejam, jak mam te nasze skrzydełka, tutaj tylko z samej góry. I tu, w tym miejscu przyklejam te nasze drugie skrzydełka. Mhm. Czyli to są te w środku, które ma schowane. I na zewnątrz przykleimy właśnie... Ja też tylko z tej strony, tu będzie można nawet je podnieść, te skrzydełka, jak są z tej właśnie, o. Zaraz też ci daję już klej, proszę. O. Więc już mamy właśnie taki zestaw i teraz co nam brakuje? Nam tak, możemy zrobić, a jeszcze nam tych czułek, tak? A, no właśnie, chyba najważniejsza, najważniejszy element w całej budowie chrząszcza majowego to są te czułki. Tak, charakterystyczne czułki, zakończone takimi wachlarzykowatymi kształtami. Taki grzebyczek. Taki grzebyczek, albo miotełka. Fachowo określa się, że są to tak zwane buławki. Aha. I zakończone są, jak widzisz tutaj, aha, kilkoma takimi wyrostkami w kształcie miotełek. I to jest rzecz fascynująca, dlatego że te czułki pozwalają wyczuwać zapachy. Zapachy? Tak. Czyli chrabąszcze porozumiewają się między sobą za pomocą różnych feromonów, zapachów wydzielanych przez siebie. Czy to jest język zapachowy? To jest taki język zapachowy. Tak jak opowiadaliśmy o ptakach, że one śpiewają, tak tutaj w przypadku chrabąszcza i zresztą większej ilości owadów, jakie poznamy, są to głównie zapachy. I te zapachy są wychwytywane przez te tutaj buławki. I ponieważ to samcowi zależy na tym, żeby poznać samiczkę, to on tych zakończeń w buławkach ma zdecydowanie więcej. No może nie tak dużo, ale różnią się jedną końcówką. Jedną końcówką. Tak, u samiczki mamy ich 6, a u samców tak, 7, tak? Mamy 7. A, to żeby zrobić właśnie, jak to się nazywa? To są buławki. Buławki. Żeby zrobić buławki, czyli szczoteczki, ja bym albo powiedziała miotełki. Miotełki, to wycinamy sobie właśnie taki jakiś kawałek brązowego też papieru, składam na pół i najlepiej wtedy wyjdą nam dwie części, prawda, takich samych. I ja sobie tak rysuję, czyli tak i tu takich raz. Ty robisz samca czy samiczkę, to zrobimy, będzie druga para. To ja może zrobię samiczkę. Dobra, to ja mam 7 tutaj, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, i teraz trzeba to wyciąć. Ja sobie zrobię tak i za chwilę będę wycinać po kolei te czułki. Składamy na pół papier, żeby było symetrycznie? Tak, tak. Ja na pół i od razu wycinam dwie te całe nasze buławki. Tak. Właśnie. Nauczę się nowego słowa. Ale żeby tak osadzić sobie w głowie, no to można też mówić dla ułatwienia, że są to takie wachlarzyki. A, no właśnie. Wachlarz mi się bardziej podoba słowo. Czyli ma tyle wachlarzyków. Właśnie tak wachluje zapachami do swojej ukochanej. Dokładnie tak to się odbywa. To jest właśnie taka miłość robaków. A nie wiem, to jest właśnie... A wiesz co, Malwo, muszę ci coś powiedzieć. Wyobraź sobie, że gdyby tutaj jakiś biolog nas słuchał, to byłby bardzo niezadowolony, że mylimy takie pojęcia i używamy zamiennie robaki, nazywając wszystkie owady latające. Aha. Prawdziwe robaki w świecie biologii to są takie pasożyty występujące na przykład w organizmie człowieka. Aha, to są na przykład tasiemce albo glizny. Czyli tutaj obrażam robaka, obrażam chrząszcza majowego. Raczej chrabąszcza. Chrabąszcza, przepraszam. Chrabąszcza, tak. On należy do takiej większej grupy, do chrząszczy, ale nazywa się chrabąszczem majowym. I jeszcze w Polsce możemy spotkać takiego drugiego gatunku. Można spotkać drugi gatunek chrabąszcza kasztanowca. Ja już też nawet oczka mu przykleiłam. O, ma takie, te oczka są takie właśnie bardzo ruszające. Ale super. Się. Czyli zostają tylko nóżki nam w sumie. Zostały jeszcze takie odnóża. Nóżki, odnóża, tak? Odnóża. U owadów mówimy, że są to odnóża. Odnóża. Super. To ja pokażę, jak zrobić odnóża. Biorę taki jeden właśnie drucik kreatywny, składam go na pół. Tutaj rozcinam. I te musimy podzielić na trzy części. Bo on ma 6 odnóż, tak? Tak. Czyli 3 pary odnóży. 3 pary odnóży, czyli tutaj sobie tak składam, żeby było równe, bo muszą być na porówno. 3. Tak, tak. O. I trzeba właśnie
trzy z jednej strony i trzy z drugiej będzie miał. Sobie odwracamy naszego chrabąszcza na drugą stronę i przyklejamy właśnie też te nasze nóżki, odnóżki, odnóżki. To jest odnóżki, odnóżka jedna. Jeżeli też nam się będzie słabiej trzymać, to możemy zawsze podkleić później fragmentem właśnie jakiegoś też czarnego papieru, też żeby się lepiej trzymały te odnóżki. I zaraz pierwszy owad będzie gotowy nam tutaj. Zaraz tutaj skończymy. Tak, czyli tu będzie tu nóżka, tu. Jest. Mhm. Ale on nie jest groźny, prawda? Oj nie, czy... w żadnym razie. On się odżywia... No. Jak już jest dorosły, czyli mamy taką postać chrabąszcza, którego teraz lepimy, mhm. To odżywia się tylko sokami roślin, mhm. albo też zgryza pączki. Nie takie tłuste pączki, tylko takie... Nie. Pączki na drzewach, tak? Dobrze, tak. Nie, no bo ja też pączek to pączek. Nie. To chodzi o pączki mhm. wyrastające na gałązkach wysokich drzew, a dokładniej na dębach. Mhm. No i jeżeli takich chrabąszczy w jakimś roku jest więcej, a dzieje się to co 4-5 lat, to wtedy rzeczywiście jak znajdą taką dąbrowę na przykład, czyli las składający się z dębów, porośnięty dębami, no to może wyrządzić większe szkody na tych drzewach. Aha. Później będzie problem z takim dębem i trudniej przezimuje. Oczywiście no, nie zostanie aż tak mocno uszkodzona ta roślina, ale no, w gorszych warunkach na pewno będzie miał gorszą kondycję. Aha. Natomiast generalnie chrabąszcze nam, na pewno ludziom, żadnej krzywdy nie wyrządzą. Nie zrobią. Nie zrobią absolutnie żadnej. Ich lot jest wprawdzie głośny, dlatego że te dwie pary skrzydeł, zwłaszcza ta jedna, chitynowa, twarda, sprawia, że kiedy chrabąszcz porusza się w powietrzu, wydaje takie dziwne, buczące brzęki. I to może wywołać taki niepokój, co jest w sumie naturalne, bo boimy się rzeczy, których nie znamy. Czyli taki brzęk. Ale nie musimy się absolutnie obawiać. Ja bardzo często, jak tylko zobaczę takie chrabąszcze majowe, latające i często też one spadają na ziemię. Jak widzę na ścieżce w lesie takiego chrabąszcza, to czasami biorę go w rękę i sprawdzam, czy to jest samiczka, czy samiec. I liczysz te... I liczę, tak. Mam ten ze sobą, wachlarzyk? Tak. I liczę z lupą, ile tych końcówek tutaj na tych czułkach się znajduje. Super. To też można tak go sobie złapać i policzyć, czy to jest akurat samiec, czy samica. Widzę, że ci się tam słabiej trzyma, to możesz właśnie wziąć kawałek papieru i po prostu tam... zrobić takie, tak jak tutaj zrobiłam w tym, zobacz, takie zakładki po prostu. Posmarować je klejem. O, super. I zobacz, jak wam się będzie też tak trzymać słabiej, Malwa jednak to, zdecydowanie lepiej. To tu. Opanowała jeden, technikę. No przecież nogi mu będą, odnóża mu będą odpadać, nie może taki być. Mhm. Musi mieć sprawne odnóża. Wszystkie odnóża sprawne. Tutaj mu przykleimy tego. Możesz tam jeszcze jeden, chyba tu jeden. Ja ci już będzie jeden nasz gotowy. Ja ci nawet odkleiłam oczka, wiesz? Będziesz mogła super. Sobie nawet przykleić. Tu jest. Mamy już takich. O. Oj, przyklej sobie oczka. One tutaj mają klej już. Mają, już mają, tak? Tak. Mhm. Okej, okay, super. Na głowie. Tak. Ta-da. To już jest pierwszy nasz. No piękne. Cześć. A wiesz, Malwo, że zanim takiego chrabąszcza majowego spotkamy w lesie, lecącego nad nami, to spędza 4 lata w ziemi. 4 lata? Mm-hmm. I młody chrabąszcz, taki zagrzebany w ziemi, w ogóle nie przypomina tej postaci dorosłej. To jest taki, to jest taki pędrak soczysty, biały, tłuściutki. Ojej. I wtedy odżywia się, bardzo szybko, intensywnie rośnie. Mm-hmm. I zjada na przykład korzonki różnych roślin. A w pierwszym roku, jak tylko z jajeczka przeobraża się taki pędrak, to zjada w takiej części próchnicznej resztki organizmów, które są już martwe. Także też czyszczą. No ciekawe. To ciekawe są te wszystkie. Już nie powiem robaki, bo tylko już powiem, nie są to robaki, już się dowiedziałam, więc owady. Teraz... Owady. Owady, dobrze. Mm-hmm. Tu są wszystkie owady, tak? Nie. Wszystkie. Wszystkie modele, które przygotowane zostały, to oczywiście grupa owadów. To zróbmy jeszcze jakiegoś jednego właśnie. To wybiorę drugiego.
osobnika. To jest gatunek, tego, który bardzo często można spotkać w lesie, dlatego że one zjadają odchody zwierząt. Ojacie. Więc dzięki ich pracy, kiedy spacerujemy sobie po lesie, jest czyściutko, aha, miło, nie, no to sympatycznie. Fajnie. To jak sprzątają, to fajnie i przecież. I pachnie. No właśnie, żuk. To jest fajny. Żuk leśny, żuk wiosenny, czasami też są takie gatunki. Najpopularniejsze, które możemy spotkać w lasach. On jest prosty też do zrobienia, więc możemy go sobie tak wziąć, tą naszą kartkę i... O, jest tu. I tak, rysujemy, on jest taki bardziej okrągły, więc rysujemy sobie właśnie takie koło. Prawda? Okej. Okay. Koło. I tutaj tą jego mordkę taką właśnie też, coś takiego właśnie. I tu już, teraz też ja sobie, jak tutaj możemy też zaznaczyć, bo ma jakieś takie też, te skrz, nie wiem, ten pancerz taki śmieszny, prawda? Tak, tutaj jest właśnie takie. No i możemy sobie już wyciąć i w sumie tylko trzeba dokleić nóżki, od nóża i oczka. No właśnie, ja już też będę pamiętać. Wiesz co, Malwia, narysowałam idealne koło. Ale to nie jest taki kształt, który odzwierciedla prawdziwy kształt żuków. On ma jaki bardziej taki... No, ale ty wycięłaś dobrze. Tylko mnie się akurat za bardzo regularne koło zrobił, więc ja je tutaj skoryguję nożyczka. Tak, to zrób tam jak tam, właśnie, bo ty go na pewno wiesz, jak on jest wygląda. Pękaty i okrągły, ale nie aż tak, jak ja go narysowałam. A, no to widzisz, to już tutaj mamy. Czyli tak, on po prostu zbiera sobie odchody zwierząt. Tak. Ale ta postać, którą teraz wykonujemy, czyli taka dorosła, ona się tymi odchodami nie żywi. Nie żywi? Nie. To dobrze chyba, no nie? Ona przygotowuje taki pokarm z odchodów zwierząt, dużych na przykład sarenek czy jeleni, po to, żeby, można powiedzieć, jej dzieci miały co jeść. Aha. Żuk składa jaja do gleby. Ale zanim to zrobi, musi naszykować odpowiednie spiżarnie. I te spiżarnie znajdują się głęboko pod ziemią. Nawet do jednego metra mogą być takie korytarzyki przez żuka wykopane i wydrążone. I jak tylko taki labirynt będzie gotowy, układa tam właśnie kawałeczki odchodów, zostawia je tam i później znosi jajeczka. I jajeczka przeobrażone w kolejne postacie larwalne odżywiają się złożonymi odchodami przez rodziców. To jest niesamowite, że w przyrodzie nic nie ginie, nic, nawet absolutnie. Po prostu jakieś kupy zwierząt. Tak, to jest tak zwany obieg materii w przyrodzie, nic nie ginie. To jest w ogóle jakieś niesamowite. To, co wydaje nam się śmieciem, odpadem, czymś niepotrzebnym, może nawet i śmierdzącym, nieprzyjemnym, przez taką pracę niewielkich zwierzątek, zostaje to przemienione na właściwie substancje odżywcze, dzięki którym później gleba staje się żyzna. Ja już teraz zrobię nóżki. Ty możesz sobie przykleić oczka i też już właśnie wybierz sobie, oczka, które chcesz. Też oczka, czy białe, czy, bo ja sobie zrobiłam teraz zielone. A tutaj i przyklejamy tak samo po drugiej stronie te nasze nóżki i odnóża. Przepraszam, no ja nie mogę się oduczyć. Tak, język biologii zajmuje rzeczywiście właśnie, dużo czasu, żeby się go nauczyć. Inny język, bo to nie jest. I dlatego dzieciaki już tak wcześnie się tego uczą. No właśnie, czyli tutaj będzie... A on też nie jest groźny, prawda? W ogóle nam nie szkodzi, wręcz przeciwnie, właśnie pozwala, żebyśmy chodzili po lasach w takich warunkach, które są dla nas bardzo przyjemne. No właśnie, ale one są chronione w ogóle, te owady? Czy jak niektóre to z nich tak. Ale żuki akurat, te, które wykonujemy, należą do bardzo popularnych, bardzo często występujących zwierząt. No ale prawda wśród naukowców też jest taka, że obserwacje na przestrzeni wielu lat pokazały, że owadów zaczyna na świecie niestety brakować. One po prostu maleją. Aha. I to jest bardzo niepokojące, dlatego że od właśnie tego, co my nazywamy pracą tych owadów, a dla nich jest takim naturalnym trybem życia, zależy też między innymi nasze przetrwanie i kondycja całej przyrody. Bo na przykład, akurat tutaj nie mamy tych owadów, ale trzmiele czy pszczoły są zapylaczami. Czyli takimi owadami, które sprawiają, że spijając z roślin, z kwiatów nektar czy zbierając pyłek, pomagają tym kwiatom w
wykształcaniu owoców. No tak, właśnie. Aha. I później dzięki takiemu zapyleniu przez trzmiela kwiaty przekształcają się w owoce. Pokaż to oczko, ja no ci właśnie pomogę nie mogę. Właśnie odkleić. Hmm. Ja już zrobiłam tego swojego. Hmm. Ja ci odkleję tu oczko. Jedno. A gdzie masz drugie? Tutaj. Dobrze. Czyli tak, ja już to odnóża mu zrobiłam. Tu masz drugie, możesz, o, przyklej sobie też tam. O, tu jest nasz kolejny owad taki, żuczek, tak? Żuk to jest. Tak, tak, to są żuki. To są żuki, ja ci tutaj też mogę posmarować ten, zrobimy te odnóża. I, o, trzymaj, ja ci tutaj będę dawać. Czyli przyklejamy. Przyklejamy teraz odnóża. One są szybkie jakieś? Tak szybko chodzą sobie? Nie. Raczej są bardzo powolne. I łatwo przez przypadek można je zdeptać w lesie. A powiedz mi teraz tak, czy jakieś zwierzęta jedzą takie żuczki albo jakieś chlebąszcze? Najwięcej oczywiście zwierząt, które zjadają. Właściwie to trzeba przyznać, że kto je zjada? Owady znajdują się na każdym etapie tak zwanego łańcucha pokarmowego, czyli właściwie zawsze znajdują się w takiej diecie każdego żyjątka na świecie. Czyli są po prostu smaczne. Są smaczne, a szczególnie oczywiście zajadają się nimi ptaki. Smacznego ptaszki. Fajnie. O. Na przykład kukułki zjadają najbardziej włochate gąsienice. No tak. A takie kowale bezskrzydłe są, ponieważ one wydzielają charakterystyczny, nieprzyjemny dość, bo gorzki zapach, to najczęściej są omijane, ale na przykład borsuki. A. Borsukom to w ogóle nie przeszkadza i borsuki właśnie chętnie sięgają po takie kowale. Przysmak borsuka. Ja bym jeszcze ten przysmak borsuka zrobiła, bo to jest właśnie jeszcze taki, wydaje mi się, że fajny. O, już twój wyszedł. Wyszedł. Jest wprawdzie trochę uproszczony, ale zrobimy to nie przejmujemy się. Ten przysmak borsuka, to ja jeszcze na tej czarnej karce tutaj mi się zmieści. Robimy też takie podobne to właśnie ciałko jak u naszego chrabąszcza, tylko że ono będzie na dole też okrągłe. Czyli robimy takie jajeczko i tu właśnie on ma taką buzię bardziej, o, coś takiego. O. No. I to sobie też wycinamy. Mam. Ten kształt jest najbardziej wydłużony z tych wszystkich gatunków, które dzisiaj. Ale on ma właśnie taką, czyli to jest kowal bez... Kowal bez skrzydły. I nazwa sugeruje, no właśnie, że jedna para skrzydeł tutaj jest uwsteczniona, czyli prawie w ogóle jej nie ma, aczkolwiek pojawiają się też takie osobniki, u których ta druga para skrzydeł będzie wykształcona, aczkolwiek kowale bez skrzydły bardzo rzadko z nich korzystają, prawie czyli w ogóle nie latają. Tak? To są, to jest taka grupa plus kwiaków. I ona charakteryzuje się tym, że w momencie jakiegoś zagrożenia wydziela specyficzny zapach, dość intensywny. Ale człowiek go czuje, ten zapach? Tak, czujemy go. On jest... Nigdy nie wąchałam tego kowala. Myślę, że to jest bardzo tendencyjny zapach, dlatego że on również pojawia się, na przykład jak zbierałaś jagody, to czasami wydobywał się z krzewinek takich bardzo specyficzny aromat. To mogły być one. No akurat nie były to one, kowale bez skrzydła. To były pewnie jakieś odorki, ale kowal wydziela zapach, który jest też intensywny, intensywna woń. To teraz tak, jak mamy sobie, to odrysowujemy też na czerwonym papierze to nasze właśnie też ciałko, tylko już bez główki i tu robimy właśnie taki kształt, taki właśnie łezki tutaj. O. Wycinamy i tu możemy narysować te niesamowite ozdoby, nie wiem co to jest. No właśnie, kształty. To są takie kształty, plamki. Czasami też mówi się, że kowal ma troszeczkę inną nazwę, taką zwyczajową, dwuplamek. Od tych dwóch plamek tutaj na pokrywach, tak. Ale on wygląda na przykład z tej strony, jakby to taka mask, takie oczy, oko, nosek i taka buzia. No tak nie jest? Tak jest. I te charakterystyczne, te intensywne kolory
tak kontrastowe kolory sprawiają, że kiedy kowal dość szybko się porusza, to jest taką wielką niewiadomą dla większych zwierząt i dzięki temu, że taka plama czarna na czerwonym tle przemyka przed nimi, to nie wiedzą, co się dzieje, są zdezorientowane i kowale uchodzą, no można powiedzieć, płazem. Czyli... No tak, czyli spryciule. Czyli spryciule, tak. Dobra, jest. To ja tutaj rysuję ten kształt, takich właśnie, tutaj są tak, czyli jakiś taki, tu jest jakiś trójkąt, pomiędzy nimi są dwa kółeczka i tu niby taka trochę buzia i tu jakieś dwa takie widzę trójkąciki i to malujemy na czarno. Tutaj mam też jeszcze chyba czarny też. O, dzięki Malwa. Czyli tu są czarne. Tutaj taki trójkącik. A one się żywią czym właśnie? One najchętniej spijają soki pękniętej kory drzewa. I dlatego właśnie możemy je zobaczyć w pobliżu właśnie, drzew. W drzewach, no. Albo jeszcze przepadają za nasionami lip. I najczęściej właśnie lipy w tym charakterystycznym miesiącu, czyli w lipcu. No może troszkę później, w sierpniu, kiedy z kwiatów przekształcą się i powstaną owoce, orzeszki. Są otoczone wokół pnia przez kowale. To w sumie, jak już mamy pokolorowane, to można po prostu przykleić ten nasz właśnie, to jest pancerzyk, tak to się nazywa? Taki można to tak powiedzieć, czy to jest taki... Tak można powiedzieć, że to jest taki pancerzyk, chitynowy, twardy. I one tak w takich wielkich z tych sobie są. W takich wielkich koloniach, grupach. Tak. Wtedy, kiedy przechodzą okres godowy, taką rójkę, to łączą się. I ten etap właśnie rozmnażania u kowali przebiega bardzo długo. Mam na myśli ten moment, kiedy łączy się samica z samczykiem. Może trwać kilkanaście godzin. One są wtedy złączone tak parami. I również tutaj do tego zwyczaju nawiązuje kolejna nazwa. Mianowicie kowal nazywany jest tak śmiesznie tramwajarzem. Właśnie dlatego, że, tak, dlatego, że tworzy właśnie takie długie sznury. A ja chyba widziałam. No właśnie, to był ten moment kopulacji u tych zwierząt. Śmieszne to jest, powiem ci, wszystkie jakieś te zwyczaje. Stworzenia, Boże. No właśnie. Już nie powiem robale. Już nie powiem. Nie. Szukam innych nazw. Tak. Co mogę inaczej powiedzieć? Jednak wiesz, my i tak tutaj nawet rozmawiając i opowiadając o tych ciekawostkach ze świata owadów, to korzystamy z wieloletnich obserwacji i pracy biologów, którzy poświęcają czasami całe życie właśnie, żeby odkryć pewien wzorzec zachowania u jednego gatunku. Także jest to zdumiewająca, zaskakująca, ale też i fascynująca nauka. Ja bym chciała znaleźć takie żeńskie oczka, ale nie wiem, czy znajdę. Może znajdę jeszcze drugiego. A jak nie, to zrobię czerwone. I teraz już oczywiście możemy robić te nasze odnóża. Tak samo, dokładnie. To najpierw może zrobię odnóża i później będzie mi łatwiej te oczy przykleić. Ale on ma jeszcze takie czułki. To są czułki, tak? Takie właśnie tutaj. To ja też właśnie też możemy je zrobić. Jak składamy sobie na pół, to one są właśnie trochę dłuższe. Takie o. Czyli tutaj będą takie te czułki, a tu nasze odnóża. I zobaczmy tu. I tak samo je przyklejamy. Kochane dziewczyny, widzę, że już trzeciego owada kończycie. To przyklejając będzie mi Jola podpowiadała, jeszcze raz powtórzymy sobie z dziećmi te nazwy, dobrze? Ten, którego robiliśmy, Jolu, Nazywa się żuk leśny. Żuk leśny. Żuk leśny. Czarny jest. Piękny, taki z rozłożonymi jakby skrzydełkami, to się nazywa? Chrabąszcz majowy. Chrabąszcz majowy, piękna nazwa. Chrabąszcz majowy. I teraz robimy kolejnego, który nazywa się kowal
Jaki? Bezskrzydły. Bezskrzydły, kowal bezskrzydły. Ja muszę przyznać, że ten rodzaj owadów widziałam też bardzo często i widziałam właśnie w takich tramwajach, jak mówisz, połączone, ale też w dużych koloniach. Rzeczywiście potwierdzam to i pewnie wy też widzieliście. I został jeszcze jeden taki, którego tylko przedstawiamy. Nie będziemy go dzisiaj robić, ale wy możecie zrobić. Zobaczcie, kształt sobie wytniecie. Odnóża przyczepicie i ten się nazywa? Jelonek rogacz. Jelonek rogacz. To jest fajne, ma to swoją nazwę, mi się wydaje. Piękny. A tak naprawdę, Jolu, to ja bym cię zapytała, czy w takim razie, skoro dzisiaj kończymy jelonkiem rogaczem, to może byśmy kiedyś do naszego dziennika odkrywcy namalowali sarny, jakieś jelenie, może coś takiego byśmy zrobili za tydzień. Co ty na to? To musiałoby być naprawdę piękne, pod warunkiem, że Malwa by nas nauczyła malować. Malwa, spróbujemy? Mhm. Dzieciaki, to chyba za tydzień uda nam się do naszego dziennika odkrywcy, który cały czas kolekcjonujemy, zbieramy i robimy, dodać piękne stworzenia. Owady może nie są takie niezwykle piękne, ale są pożyteczne, więc dzisiaj możemy też podziękować Panu Bogu też razem za całe stworzenie, za piękno stworzenia, za to, że tak wszystko przemyślał, że one nam pomagają w najdrobniejszych rzeczach. To jest wspaniałe. To pomodlimy się na koniec, dziękując Bogu za dar stworzenia i dzisiaj też za owady. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Boże, za stworzenie i daj nam całe stworzenie szanować i podziwiać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. To ja się z Wami żegnam kowalem bezskrzydłym, a Ty, Jolu, który? Ja wybieram chrabąszcza majowego. A Malwinka? To ja wezmę żuczka leśnego. I nasze wszystkie owady, nie mylmy ich z robakami, mówią daj lajka, żeby dużo dzieci mogło się dowiedzieć tych szalenie ciekawych informacji o owadach i żeby mogły zrobić sobie takie fajne owady. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa, pa.